Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym, żeby ta audycja była krótka, ponieważ muszę koniecznie dokończyć malowanie felgi. Została mi jeszcze jedna całkowicie felga do zrobienia, a na jednej mam podkład i wystarczy teraz tylko ją pomalować. Z Bożą pomocą powinno się udać. Może nic nie spieprzę, tak jak zwykle. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym na szybciutko poruszyć trzy tematy. Pierwszy to jest temat Narin, słynnej superbakterii, o którą ciągle mnie Państwo pytacie w komentarzach. Mówię o tym dlatego, ponieważ ktoś nie zauważy i znowu będą pytania, a tak jest audycja, jest, będzie wszystko jasne. Zacznijmy od początku. Na stronie narin.pl po obejrzeniu na telewizji Tagent TV filmu, jak to pomaga na wszystko. Zakupiłem, uwaga, 30 września... Zestaw na jakieś tam dwa tygodnie. E, przepraszam, przepraszam, 26 sierpnia kupiłem dwie paczki tego czy 3, d 92 zł, i dostałem, uwaga, 20 września. Czekałem prawie miesiąc, żeby mi to wysłano. Nie wiem, uważam, że to jest nie w porządku, że w dniu, kiedy było to puszczone w znanej, jakby no, można by powiedzieć, ezoterycznej telewizji, robią sobie takie jaja z przesyłką. Nie wiem, nie mają tego na stanie, ściągają to gdzieś z jakichś Mongolii. Nie wiem, i tak by wtedy powinno to krócej trwać. Znowu obejrzałem u pana Kudlińskiego, gdzie pan tu zachęcał, że to już wszystko lecę. Tanarinę to to już super, ale to absolutnie hiper, super tanie. To nie jest tanie. Kuracja taka prawdziwa sześciomiesięczna z chyba około 400 zł, można sobie to obliczyć. To wcale nie jest tanie. Może to powinno być tanie, ale tanie nie jest. Zamówiłem, uwaga. 30 września na sumę 208 zł. Mówię, przeprowadzę test do końca, muszę być uczciwym czekiem. Mamy 17 października o Narin, ani widu, ani słychu. Tu już mamy prawie 3 tygodnie i czekam, czekam. Szanowni Państwo, no raczej się tak biznesów nie prowadzi. Jeszcze się z tym nie spotkałem, żeby tak dwa razy pod rząd oni po prostu tego towaru nie mają. Nie wiem, jak to jest zrobione. Natomiast powiem Państwu, jakie są moje. Jakie są moje odczucia? Otóż działania pozytywnego na swój organizm nie zauważyłem żadnego. No mówię Państwu wprost i boję się trochę to mówiąc, dlatego że może Państwu by to pomogło. No jestem w trudnej sytuacji. Gdyby mi pomogło, chętnie bym powiedział, że pomogło, ale nie pomogło. Mało tego w tym czasie nastąpiły, nastąpiły takie rzeczy, jak miałem tą lekką arytmię. Miałem później te straszliwe bóle głowy, one nie ustąpiły, one cały czas mnie tam z tyłu pulsuje, tył głowa. Ej, nie jest to efekt oczyszczania, bo ci wszyscy ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale część matołów, która się zajmuje naturalnym leczeniem, uważa, że każdy, kto się źle czuje, to jest efekt oczyszczania organizmu. Otóż nie każde. Złe samopoczucie to jest efekt oczyszczania organizmu, po prostu ludzie się czasami źle czują. Tak samo jak czytałem, że ludzie tam oczyszczają duchowość żegając po jahuasce. Nic nie oczyszczają, tylko jest środek, który powoduje wymioty. Nie ma żadnego oczyszczenia, człowiek jeszcze się gorzej po tym czuje. I to nie jest wcale potrzebne, bo ludzie, którzy biorą DMT zawarte w ajahuasce, mają to samo, co przy ajahuasce, ale bez bolesnych wymiotów. Więc to jest takie matołki gadają, że to jest oczyszczanie. To nie jest oczyszczanie. Więc brałem to dwa tygodnie nie zauważyłem żadnych zmian. Na pewno między bajki można włożyć historyjki o tym, jak to szybko zaczyna działać, jak te bakterie się tam kolonizują, jak to zaczynają tu wszystko ulepszać. No to niedługo to będzie wszystko. No, nogi po tym narino odrastały, ludzie będą z martwych wstawać. Niestety, jeśli chodzi o moje doświadczenia z tym probiotykiem, to póki co czuję się oszukany. Na pewno czuję się oszukany przez czas dostawy. Trzeba było kupić na Allegro, ktoś to ma na Allegro dostawa w 24 godziny, a nie na ich stronie. A z drugiej, z drugiej strony, ale to mniejsza z tym. Jakby to działało, to te czekanie nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to po prostu na mnie nie działa, ale napiszę wyraźnie. Część pierwsza, ponieważ wezmę to, co kupiłem za 208 y, zł i 32 grosze, będę brał to chyba ponad 3 tygodnie, i wtedy dam Państwu opinię, bo być może będzie tak, że po tym okresie to naprawdę zadziała i będzie fajnie działało. Wtedy natychmiast Państwa o tym poinformuję. Póki co, między bajki można włożyć, że to jakoś coś działa. A u mnie jest co do działania, Szanowni Państwo, ponieważ mam całą masę schorzeń. IBS, bardzo osłabione płuca. No, to jest z takich głównych rzeczy, bo, bo tamte, no to już nawet nie, nie mieszajmy do tego. Dobrze, druga sprawa, skoro sobie na Narin załatwiliśmy. To już mamy, sobie musimy porozmawiać o panu, ja sobie go wpiszę, czy ja dobrze powiem, o znowu, chociaż ja lubię czasem błędem walnąć, bo ludzie mnie poprawiają, także powiększam sobie w ten sposób ilość komentarzy. Sprytna metoda marketingowa. Zecharia Sitin, mam jego książkę taką zbiorczą i tam, tak jak Państwu mówiłem, ktoś mnie pytał, co takiego mi w tym nie pasowało. A no, w książce Zecharia Sittina jest opisane, że przyleciało tutaj z planety Nibiru, tak? Nibiru, może Nubira, deu Nubira. Przyleciała tu ekipa, żeby wydobywać złoto, które tam potrzebne było, chyba, do uszczelnienia jakiejś atmosfery, no jakiegoś, do jakiegoś tam celu. Tak więc z planety Nibiru przybyła ekspedycja po te złoto. Było dwóch szefów ekspedycji że Enki i Endi. Nie przygotowałem się do audycji, bo Państwo by mi tego nie wybaczyli. To jest uświęcona tradycja, że się nie przygotowuje do audycji. W szkole też się nigdy nie przygotowywałem do sprawdzianów. Trzeba było opówki dawać, żebym gdzieś przeszedł z klasy do klasy. No tak mam. Ten typ tak ma. Więc powiem Państwu, że tych dwóch braci się nie lubiło. Jeden był tam według podań zły, drugi dobry. I oni po jakimś czasie sprowadzali tutaj robotników i robotnicy zaczęli się buntować. No i po jakimś czasie wpadli, że nie mają siły roboczej, jakieś tam odwierty nie wyszły im w oceanie, więc tam się przenieśli do Afryki. I w związku z tym oni wpadli na pomysł, że małpoludy, które biegają po tej planecie, oni trochę pogmerają w genetyce i zrobią człowieka. Człowieka, który będzie pracował w kopalniach złota. Potem tam mm, drugi fragment tego był tego, że oni tam, mm, krótko mówiąc, Anunaki, czyli właśnie ci mieszkańcy Nibiru, byli tu około chyba 500 tysięcy lat, plus minus mówię. Teraz mi się, już na tym etapie mi się dwie rzeczy nie zgodziły. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli ta ekspedycja przybyła na Ziemię, to byłoby oczywiste, że ludzie mogą się zbuntować, że nikt nie będzie chciał ciężko pracować, że trzeba małpoludy robić. Trzeba przerobić ludy na takiego dzisiejszego człowieka i ten człowiek będzie zapierdalał w kopalni. Czyli Anunaki to tacy pierwsi kapitaliści, byli korwinowcy. W związku z tym mi się to już nie podoba. Jedna rzecz, że oczywiście, gdyby taka misja na naszą planetę miała miejsce, to od początku musiano by założyć, żeby z ludzi zrobić robolów. No tak jak zrobiono z nas roboli. A nie brano jakichś tam pracowników z tej planety. Mi się to po prostu w głowie nie mieści. Każda misja na inną planetę powinna być bardzo szczegółowo i dokładnie opisana i zaplanowana. Druga sprawa, to jest tam było opisywane e, pół miliona lat byli na Ziemi. I teraz państwo zobaczcie jak teraz w tej erze, w tych czasach, jak szybko rozwija się elektronika. I teraz sobie wyobraźcie, że macie nie wiem jak to nazwać tych anunnaków, nacje, nie, no nacje to nie, nacja annunacka, iluminacka. No powiedzmy, że um, oni byli bardzo podobni do ludzi, praktycznie tak samo wyglądali, więc powiedzmy, że ludzie z tej Nibiru, Anunnaki, w ciągu pół miliona lat dysponując już um, bardzo zaawansowaną technologią, na pewno dużo większą niż my teraz, ale wydaje się, że nie jakoś super, hiper większą, ale dużo większą, to jest różnica. I przez te pół miliona lat bycia na Ziemi nic się nie zmieniło. Przez pół miliona lat wydobywali złoto. No, ile my mamy tego złota na planecie? No ale dobra, no kula ziemska jest olbrzymia, okej. Okay. Ale to właśnie mi się kupy nie trzymało, że to trwało pół miliona lat i sobie latali. Ja myślę, że w pół miliona lat to oni by się rozwinęli w tak nieprawdopodobny sposób, że nie wierzę w to, że oni by tu przylatywali w swoich ziemskich ciałach. Po prostu pół miliona lat. To już by na pewno przenieśli świadomość w coś innego, na pewno już by na tej planecie nie mieszkali i na pewno by nie potrzebowali żadnego złota. Wybaczcie, ale pół miliona lat przy takiej technologii rozwoju to jest bardzo dużo. A tu wygląda na to tak, jak przylatywali na ryczących statkach, tak znowu przylatywali na ryczących statkach. A co oznacza ryczący statek, że jest spalane jakieś paliwo? Nie wierzę, żeby w pół miliona lat nie wymyślono czegoś co lata bezgłośnie, albo w ogóle, żeby się nie musieli poruszać jakimiś pojazdami, tylko byli zamknięci w jakichś cząsteczkach, których jeszcze nie znamy, które podróżują z wielką prędkością. Wiele jest takich teorii. To mi się nie trzyma kupy. Te, to jest rzecz, która mnie uderzyła osobiście po, po przeczytaniu jakiejś jednej, trzeciej książki Zecharia Sitchina. Jest ciekawa bardzo, bo pokazuje, że faktycznie w Sumerze, jaka była cywilizacja, Jakie były opisy, posy, tam się mówi po prostu o bogach. Jest tego za dużo, szanowni państwo, żeby to, żeby to wziąć za jakiś przypadek. Zresztą w każdej kulturze mamy odniesienia do innych, jakby nieludów, gatunków, może kosmitów odwiedzających planetę. To nie może być przypadek, szanowni państwo. No to no trzeba być po prostu mieć zamknięty umysł, żeby wiedzieć, że to, no skąd prymitywne ludy by opisywały, i to pod każdą szerokością geograficzną w świętych księgach, a to jest sposób, religia to jest świetny sposób, żeby pewne prawdy przetrwały. Więc jak, jak mogli opisywać pod każdą szerokością geograficzną to samo? Pojazdy sunące z nieba, wychodzące dziwne postaci, są rysunki na naskalne, normalnie gościa widzieć w skafandrze kosmicznym. No to nie może być przypadek, żeby to było raz, czy coś, no grzybów się jakiś najadł. No ale jak się najesz grzybów, to widzisz obrazy, które są z magazynu z magazyn... umieszczone <noise> w magazynie pamięci. Więc skąd on by sobie wymyślił istotę w że Jak? Jakby tego nie widział, jego umysł by na to nie wpadł. Chyba, że jakiś niesamowity przypadek, tak jak ateiści mówią, że wszystko te super skomplikowane struktury we wszechświecie się po prostu o tak same zrobiły z niczego. Więc szanowni państwo, to jest ta rzecz, która mi się kupy nie trzyma, natomiast książka jest bardzo ciekawa i warto sobie poczytać bo fakt faktem że ludzie się podniecają starożytnym Rzymem a w Sumerze chyba było więcej tego wszystkiego i to jest bardzo dziwne dlaczego o Sumerze tak w ogóle mało wiemy ja powiem państwu że jak byłem w szkole to o Sumerze nie było nic nic nie było o Sumerze może gdzieś tam wspomniane ale to tylko w formie jakiegoś napisania że Sumer gdzieś tam był bardzo dawno temu 6000 lat temu i to wszystko a o na przykład Kaganacie o Hazarach które imperium istniało w Azji, no to w ogóle nie mówił nikt. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że dzisiejsi Żydzi wcale nie są Żydami, którzy, według niektórych naukowców, są tak naprawdę Palestyńczykami, tylko są po prostu Hazarami. Bardzo brutalnym, agresywnym ludem, który został w końcu chyba bodajże przez Mongołów rozbity, bo, 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 bo robili różne rzeczy niedobre. No i ten lud tam w jakimś okresie czasu. Hazarzy, jak jeszcze mieli swoje państwo, no to przyjęli judaizm. Tyle czytałem, jak było nie wiem, ponieważ nie czytałem szczerze, mówiąc na ten temat żadnej książki uznanego naukowca, a myślę, że warto by było się tym zainteresować, bo to jest cholernie ciekawy temat. Czy dzisiejszy Żydzi mają z Żydami tyle wspólnego co krzesło z krzesłem elektrycznym. Szanowni Państwo, nie wiem, czy to jest prawda. Trudno mi powiedzieć. Tam się też mi parę rzeczy kupy nie trzyma, ale zbyt mało wiem w tym temacie, żeby się wypowiadać. Kolejna, trzecia sprawa to jest coś, co obejrzałem. Ether TV jest taki na YouTubie kanał. No i tam mamy pana, który robi różne tam cudawianki i on mówi właśnie o tym promieniowaniu. Promieniowaniu z masztu w telefonie przede wszystkim. Miał takie urządzenie, na którym pokazywał, że normy są przekraczane, w tym filmie jego brakowało mi, cholernie mi brakowało, zresztą ten film usunięto. Masa ludzi coś tam zaczęła krzyczeć, że Illuminati usunęli. On musiał prostować, że on musiał go zmienić, bo coś tam jeszcze chciał wmontować. Już ludzie myśleli, że tu Illuminati usunęli. Także to pokazuje, jak ci ludzie patrzą na świat. Ale powiem Państwu, że mi się parę rzeczy nie zgadza. Pytałem na forum, ale gdzieś tam chyba nikt nie umiał mi odpowiedzieć. Coś dziwne, albo po prostu była późna pora. Ktoś nabił tematów i ten temat szedł go nikt nie zauważył. Natomiast chodzi o organity. Ten pan pokazywał, miał jakieś urządzenie, jakie nie wiem. Powinno być dokładnie podane. W czasie filmu zatrzymać się klatka. Urządzenie nazywa się tak i tak. Ma taką i taką skalę, mierzy w tym i w tym, a tu ani słowa o jakichkolwiek parametrach urządzenia. Jest to naprawdę, budzi to wrażenie, że ten człowiek chce kogoś po prostu orżnąć i oszukać. I mi się to w głowie nie mieści jak można nie podać takich danych, bo ja na przykład się zupełnie na tym nie znam. I mnie jest bardzo łatwo oszukać, dlatego ja z zasady nie wierzę w, w coś takiego. I teraz mamy sytuację, że ten pan zbliżał to urządzenie magiczne, dla mnie magiczne, na przykład do gniazdka prądowego, no i piszczało, tak, przekroczona norma promieniowania. Przykładał orgonit, promieniowanie spadało do zera. Orgonit to jest taka z żywicy, tam są jakieś tam już nie pamiętam, jakieś wiórki, czegoś jakieś tam. No coś tam możecie Państwo przeczytać, jakaś prosta sprawa. Kupiłem trzy takie organity i wydaje mi się, że chyba zrobiłem głupotę, ale ja kupuję takie rzeczy. Mogą Państwo powiedzieć, że jestem naiwny, ponieważ może kiedyś strzelę się w coś, co mi pomoże. Tak jak ze skorupkami jajek, które mi uratowały kolano przed operacją, teraz bym kulał. I było parę rzeczy takich w życiu, że trafiłem. Yy, nikt w to nie wierzył. A, a mi pomogło. O skorupkach jajek to, to ci wszyscy propagatorzy tych szczepionek, tego to pewnie krew ich zalewa, ale to naprawdę tak fantastycznie na człowieka działa. I podejrzewam, że gdyby Daniel Magical przez dwa miesiące jadł codziennie skorupki jajek, to tego piszczela by tak nie złamał. A dlaczego tak mówiono? dlatego, że ludzie z osteoporozą, na przykład mi tata, yy, tata mojego kolegi, którzy mieli stwierdzoną, przestali mieć tę osteoporozę. I lekarze mówią, no, że, że źle badania musiały wyjść. No nie wyszły złe badania, tylko zamiast brać toksyczne, bardzo drogie leki, preparaty wapniowe, to jedli darmowe skorupki jajek. Obaj się wyleczyli. Ja wyleczyłem kolano. Gdzieś widziałem, był program, żeby tego nie brać, bo to drażni, coś tam może rozpieprzyć, chyba już nie pamiętam, albo trzuska, albo nie, śledziona nie. Coś tam było, że to może człowiekowi zaszkodzić. I zobaczcie już, co oni robią. Już po prostu opłacają kogo się da, żebyś nie brał darmowej, dobrej rzeczy, żebyś sobie nie uratował kości kolan tylko żebyś kupował leki suplementy. Ja mam taki suplement, animalsa, on się nazywa Flex. On jest właśnie na stawy, na kości. To powiem Państwu, że skorupka jajka jest 100 razy tego lepsza. Mogą tam napchać czego tylko chcesz. Nawet sam Skodenführer mógłby tam mocz oddać swój święty parujący i nawet tak niesamowity składnik wymieszany z LPG po prostu byłby słabszy od skorupek jajka. Naprawdę, gdzieś widziałem, że ktoś jakiś debil mówił, że to szkodzi. Nie szkodzi! Brałem to lata temu, nie miałem żadnych problemów z organami wewnętrznymi i nie znam nikogo, kto miałby. A gdyby coś takiego było, to internet byłby pełen ludzi, którzy to biorą i mówią: Oj, oj, musieli mi wycinać pół flaków, tak? Bo mi to zaszkodziło. Oj, oj, gdybym kupił fajne leki. Z niemieckich firm farmaceutycznych, to byłoby dobrze. Nie byłoby dobrze, byś sobie rozjebał wątrobę. Są bardzo toksyczne leki na osteoporose, i to od lekarza słyszałem. Mój tata miał to brać. Ja mówię: absolutnie mowy nie ma, bierz skorupki. Wygrał życie mój ojciec w ten sposób, bo nie posłuchał gdakania ludzi, którzy zarabiają na jego chorobie, tylko posłuchał mnie. A ja nie jestem lekarzem, ale sobie w ten sposób kolano wyleczyłem. Gdzieś znajdę, mam te papiery z tego, byłem, byłem przecież w tej kapsule i mi stwierdzili, co jest z kolanem. Jak państwo widzą, przecież chodzę, skaczę nawet, jeżdżę na rowerze. No, skakać to nie za wysoko, bo ważę 100 kilo. I to zobaczcie, mimo że tak katuje nad wagą te kolano, jeszcze się to wszystko trzyma. Niesamowita moc jest skorupce jajka. Ale musi być to z polskiej kury, bo jesteśmy patriotami z prawdziwej polskiej Kury, biało-czerwone. Tak. Szanowni Państwo, sobie pożartowaliśmy troszkę, więc chciałbym wrócić do tego tematu. Że organit, na przykład taki, który ja kupiłem, wielkości pięści, stawiasz i on ma chronić pomieszczenie o 20 m2. Także, kurde, zapominam słów, słuchajcie, kubatura nie, bo to w metrach sześciennych, przestrzeń nie. O powierzchni. O dobra, o powierzchni 20 m2. I teraz jest taka dziwna sprawa. Przykładał ten organik do, do gniazdka. No i oczywiście promieniowanie spadało do zera. Przykładał później słoik z wodą, spadało. Nie do zera, ale coś tam spadało. I przykładał różne rzeczy. No przecież cholera jasna na logikę jest, że jak są jakieś fale i jest przeszkoda. No to fale wytracają, wytracają swoją siłę i oczywiście no, no, no chroni przed falą. Ale organit ma stać w domu, w jakimś miejscu, na szafie, na biurku, gdziekolwiek i organit ma sprawiać, że to promieniowanie nas nie dotyka. Tymczasem ten Ether TV miał przy sobie organit, bo on to nosi przy kluczach i jak przytknął tą maszynerię do gniazda, to promieniowanie było wysokie. Dopiero musiał organit przyłożyć do gniazda. No to ja pytam się. Do cholery, jaki jest sens ustawiania argonitu w domu? No, no, no przecież on nie chroni. Eter miał przy sobie organit. Miał przy sobie organit, przyłożył maszynę do gniazda z prądem i promieniowanie było. No i co teraz? Jak to wytłumaczyć? To jak on mnie chroni? Miał go przy sobie i był poddany działaniom tej fali. Jeśli te fale są faktycznie tak potężne, no to te, ten organit go nie bronił. Totalne niechlujstwo tego człowieka, jeśli to jest prawda, jeśli jest jakieś wytłumaczenie, to mi wytłumaczcie. Ale jest to totalne niechlujstwo tego człowieka, żeby w tak ważnej sprawie, jeśli to jest prawda, że jesteśmy pieczeni tymi falami, że są przekroczone normy, do kurwy nędzy, dlaczego ten człowiek nie zrobił jasnych napisów? To powinno być z boku ekranu cały czas napisane. Norma i w, jakich to jest, w jakiej to jest skali? Bo ja nie mam pojęcia, chcę sobie wpisać to w internet i się dowiem, jakie są normy, sprawdzę sobie. A tak nie mogę zrobić nic, bo nigdzie nie ma napisane, co to za urządzenie, jakie skale. Dlaczego nie wyświetlił kilka razy klatek z normami? Przecież można to w internecie znaleźć i wkleić, jakie normy w Polsce są dla promieniowania. Nie zrobił tego. Albo totalne niechlujstwo i amatorka i po prostu rozpieprzanie bardzo ważnego tematu od środka poprzez nieróbstwo i niechlujstwo. Albo celowe zatajenie pewnych rzeczy, żeby tacy ludzie jak ja żeby tacy ludzie, co tam wrzeszczą, że iluminaci z mu film, żeby tacy ludzie się podniecali. Ja nie rozumiem tego zupełnie. Czy ci ludzie są oszalali? Zero jakiejś po prostu rozsądku. I tak bardzo ważny temat no, jest no, po prostu potraktowany śmiesznie. A może zostaliśmy po prostu przez niego zmanipulowani. Nie wiem. Nie chcę tam pytać, bo zaraz mnie opadną tak jak z Narin. Niestety pojawiło się dużo bluzgów, że jestem opłacony przez koncerny farmaceutyczne, że jestem niszczycielem, jestem złym człowiekiem. Nie! Nie jestem opłacony przez nikogo, nie jestem złym człowiekiem, jestem człowiekiem, który wydał w życiu grubo ponad kilkanaście tysięcy na suplementy, poszukując uzdrowienia z chorób i byłem robiony w chuja bezustannie przez lata, za te pieniądze mógłbym sobie fajny motocyk teraz kupić. I pewnie byłbym sporo zdrowszy, gdybym nie zeżarł tylu, tyle świństwa w życiu. W ładnych opakowaniach kupowałem gówno w błyszczącym papierku. Dlatego zamiast teraz się zachwycać, że o teraz patrioci tak jak u Kudlińskiego, o, patrioci tutaj bakterie sprzedają. To tak nie będzie, że to ja od razu hura. Co mnie to obchodzi, kto to mówi? Ja nie znam tego Kudlińskiego. Coś tam pisał, że się Bimber robi bez czegoś. Nikt o tym nie słyszał w ogóle. Albo dziadek to zmyślił w ogóle. 80% miał alkohol zrobić w ogóle, jakiś bez cukru, w ogóle jakiś. Nikt, nikt czegoś takiego nie wiedział. Może jakiś sikacz, ale nie ciężki alkohol. Czyli dziadek oprócz zielarskiej wiedzy widać, że lubi czasem no, zmyślać. A jeśli ktoś czasem zmyśla w takich sprawach, to znaczy, że jest całkowicie, nie można mu zaufać. Tyle. Koniec, kropka. Więc mnie nie interesuje to, że jakiś kanał internetowy, który mówi o patriotyzmie, że, że, że będzie polecał coś, ja chcę, to chcę sprawdzić. A nie, że ktoś mi coś mówi, a ja mam krzyczeć, o jakie dobre, o jakie dobre. To byłoby oszustwo. Może to nie jest dobre. Już nie będę o tym mówił, że gościu, który to reklamuje, po prostu, po prostu mam dzwonki alarmowe, jak widzę jego skpiną twarz po prostu. Dwa tygodnie nic nie dało. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka będzie rozrywka i mam pytanie, ja wkleję ten film etera, jeśli znowu go Illuminati nie usunęli i Państwo będą sobie mogli zobaczyć. Jak Państwo będą wiedzieli, to napiszcie mi o co chodzi. Tylko proszę o opisanie ludzi, którzy się na tym znają, bo żeby nie było, że ktoś się nie zna i nie wiem, ale powiem, musi być ktoś z konkretną wiedzą w tym temacie, czy to elektrotechniki, czy, 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 czy jakiś inżynier, czy cokolwiek innego. Także pozdrawiam, szanowni Państwo, i miłego dnia. Cześć.